Zombie wygrzebujące się z grobów mało kojarzą się nam z Polską, a tymczasem ojczyzna skrzydlatej husarii była uznawana przez samych jej mieszkańców za szczególnie nawiedzoną przez żywe trupy. Chcecie wiedzieć, jak nasi przodkowie poradzili sobie z zagrażającą im zombie apokalipsą? Zostańcie na kanale Mówi Wieko, gdzie rozmawiamy o historiach cmentarnych i nadprzyrodzonych. Zombie to oczywiście zagraniczne słowo. W Rzeczypospolitej na żywego trupa przyjęła się inna nazwa. Upier, bądź, zgodnie z żeńskimi końcówkami, o które dbano w epoce, upierzyca. Podobno tak te stwory nazwano od pierza, bo tak szybko uwijają się w swojej strasznej robocie, jakby miały pióra i skrzydła. Atakowały i ludzi, i bydło, a ich ugryzienie powodowało śmierć. Biedne ofiary, te ludzkie, dołączały później do grona upiorów. Zwalczyć upiory było bardzo trudno, tylko za dnia, kiedy wracały do swoich grobów. Wtedy szedł w ruch podstawowy zestaw narzędzi podburzonego tłumu. Widły, siekiery, pochodnie. Czasami archeolodzy dzisiaj znajdują te zmasakrowane szczątki ludzkie z cegłami w zębach, z całą czaszką między nogami. Na portalach z ciekawostkami czytamy wtedy artykuły o grobach wampirycznych. Dzisiaj więc rozmawiamy o upiorach. Najpierw przybliżymy sobie ogólne podejście do zmarłych, również tych niespokojnych. Potem przejdziemy do bardzo upiornego kontekstu powiedzenia, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Porozmawiamy sobie o czarach, wiedźmach i upiorach, jako o narodowym dobrze eksportowym. Spróbujemy sobie odpowiedzieć też na pytanie, dlaczego tymi sprawami musiał zająć się Sejm i czy uporaliśmy się z zagrożeniem zombie apokalipsy sami, czy też musieli pomóc nam w tym zaborcy. Dużo wątków przed nami, zaczynajmy. Nie uważano dawniej, żeby zmarli spali spokojnie. Na ten spokój od nieboszczyków trzeba było zapracować, mocno się trzeba było o niego modlić. Wszyscy na pewno kojarzymy skrót RIP. W krajach anglosaskich na nagrobkach zwyczaj utrzymał się do dzisiaj, no ale tutaj przyszedł im w sukurs język angielski, bo rest in peace można tak samo skrócić jak łacińskie requiescat in pace, niech spoczywa w pokoju. Wbrew pozorom to nie jest oklepana formułka, to konkretne wezwanie, zaklęcie chciałoby się rzec, żeby zmarły rzeczywiście spoczywał w pokoju. Krzyż towarzyszący naszym grobom ma bardzo podobne znaczenie. Jest to rodzaj pieczęci. Widoczny symbol, że ten konkretny zmarły należy do Chrystusa, a nie do tego, którego tenże Chrystus w Ewangelii Jana nazywa władcą tego świata. Szatan, jako władca tego świata, mógł sobie poswawolić przy pomocy zwłok, mógł zmienić zwłoki w swoją mięsną kukiełkę czy marionetkę, mógł je używać do swoich mrocznych celów. Wiele modlitw, symboli i rytuałów miało to szatanowi uniemożliwić, ale na jedno nie było sposobu. Na oddanie siebie bądź kogoś innego diabłu przy pomocy czarów. Jako że nie było zbyt wielu chętnych do tego, żeby się oddać szatanowi dobrowolnie, trzeba było przeprowadzić przymusowy pobór na upiora. Przeciwstawić się temu musiała oczywiście rodzina, jako ta podstawowa wspólnota. Na barkach ojca i męża w jednej osobie, głowy rodziny, leżało również dbanie o to, żeby najbliżsi nie wystawili swojej nieśmiertelnej duszy na jakiekolwiek zagrożenie. Był jednak taki moment w życiu rodziny, kiedy pan domu rzadko kiedy przebywał w jednej izbie z poślubioną swoją małżonką i mało tego, to był ten moment, kiedy oddawał ją pod opiekę osobom generalnie podejrzanym. Ten moment to oczywiście poród i następujący potem połóg. Panowie uciekali przed porodem, tak jak i dzisiaj, a odbierały go tak zwane baby rodzące, które można nazwać akuszerkami, ale które miały co do jednej reputację czarownic. Czasami był obecny i żydowski lekarz, ale umówmy się, to jeszcze bardziej pogarszało podejrzaną i tak sytuację. Ten Żyd z tymi babami rodzącymi, wiedźmami co do jednej, mieli poświęcać noworodka szatanowi, a chociaż chrzest święty sprawiał, że dusza dziecka została wyrwana z mocy księcia ciemności, to do ciała miał już niekwestionowane prawo. Po śmierci tacy poświęceniu diabłu stawali jako upiory, aby gnębić sąsiadów, no i ich bydło. Kogo z ludzi ugryźli, ten po własnej rychłej śmierci dzielił ich ponury los. Takie informacje podaje nam nie byle kto, bo duży autorytet późnej epoki saskiej, Benedykt Chmielowski, w swoich Nowych Atenach. Nowe Ateny zapewne wszyscy kojarzycie, to jest to dzieło, z którego pochodzi słynny cytat: jaki koń jest, każdy widzi. Jak większość ludzi swoich czasów, Benedykt Chmielowski nie wątpił w wielką moc czarownic, w upiory wierzył święcie i zajadle zwalczał swoich wątpiących oponentów. Ci jego przeciwnicy wskazywali, że skoro tych upiorów ma być tyle w Polsce, to powinny też się plenić gdzieś indziej po świecie, że powinno się słyszeć o upiorach we Francji, Anglii, Niemczech, no a z tych krajów nie dochodzą tego typu informacje. Nawiasem mówiąc, ta argumentacja jest chybiona, bo w tych krajach, w całej Europie oczywiście też wierzono w podobne stwory, to nie jest polska specyfika, ale rynek książki zachodniej wyglądał wtedy inaczej. Oświeceniowi autorzy nie pozwalali ludziom o poglądach Chmielowskiego drukować swoich traktatów, a na pewno nie pozwalali też ich tłumaczyć na języki, które by mógł Chmielowski zrozumieć. Ale autor Nowych Aten nie zwraca akurat uwagi na te nieścisłości. Twierdzi natomiast, że w niektórych krajach jest pieprz i złoto, a w innych nie ma i trzeba je stamtąd sprowadzać. I tak samo może być z upiorami. Czyli, że upiory mogą być takim dobrem naszym, narodowym, które jest tylko na terenie Rzeczypospolitej. Poza tym stawia tezę, że może mamy lepsze czarownice od innych. Wywodzi mianowicie polskie czarownice od samej Kirke, czarodziejki z Odysei. Kirke miała nauczyć magii starożytnych Greków. Starożytni i średniowieczni Grecy w czasie nawracania na chrześcijaństwo ludów północy mieli przekazać tę wiedzę, no a Rusini przekazali wiedzę tajemną Polakom, kiedy ci podporządkowali sobie dzisiejszą Ukrainę i Białoruś. Tak starożytnemu rodowodowi rzeczywiście trudno przedstawić jakiekolwiek większe argumenty. A jednak ta dyskusja trwała i zakończyła się jeszcze przed tym, zanim Rzeczpospolita została starta z map Europy. Polskie oświecenie wydało zapomnianego dzisiaj autora, księdza Jana Bohomolca. Ów były jezuita, nie przyłączył się do szabrowania majątku po kasacie swojego zakonu, za co Stanisław August Poniatowski pozostawił go na czele drukarni zakony, którą wcześniej zarządzał. Bohomolec wydał swój traktat Diabeł w swojej postaci, gdzie z racjonalnego punktu widzenia rozprawiał się z wiarą w czary, upiory, w opętania. Jego tezy były śmiałe jak na polskie społeczeństwo, wzbudziły bardzo wiele polemiki. Ostatecznie jednak utorowały drogę do zakazu stosowania tortur w procesach o czary, co w praktyce doprowadziło do, notabene, ich wygaszenia na terenie Rzeczypospolitej. Bez używania przemocy nikt jakoś nie przyznawał się do wskrzeszenia zmarłych dla szatana, żeby mordować bydło sąsiadów. Poradziliśmy sobie z tą kwestią sami, zaraz po pierwszym rozbiorze Polski, więc weszliśmy w europejską średnią załatwiania tego typu spraw. Nie mają więc racji ci, którzy głoszą taką tezę, że w zasadzie to musieli przyjść zaborcy, żeby Polacy zeszli z drzew ostatecznie. Wymazanie z kodeksu karnego nie oznacza jednak końca kariery upiorów w kulturze. Niedługo po trzecim rozbiorze Polski zaczęły przychodzić do nas pierwsze prądy romantyzmu. I tak bardzo twórczo i kreatywnie, nie ukrywajmy, przekształcający wątki ludowe poeci romantyczni z tego zagryzającego bydło gnijącego trupa, czegoś między zombie a czupakabrą, uczynili tragicznego bohatera, który z czasem przyjmie takie postacie jak tytułowy Giaur, Lorda Byrona, jak hrabia Dracula, Brama Stokera, no albo wreszcie nasz rodzimy Mickiewiczowski Gustaw Konrad. Będzie to początek rehabilitacji świata nadprzyrodzonego, który wybuchnie ostatecznie tą wielką modą na seanse spirytualistyczne i na wywoływanie duchów, co stanie się taką wizytówką Belle Époque. Ale to już jest temat na inną opowieść, do której zapewne jeszcze dojdziemy. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału na YouTubie, do polajkowania na Facebooku naszego fanpage'a Mówi Wieko i śledzenia podcastów na tych wszystkich licznych platformach, gdzie się udostępniają bez mojego udziału. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia wkrótce.